Komisarz Uroczystości, komisarz Michał Bryl. Melduje gotowość do uroczystej zbiórki. Panie, panowie oficerowie. Panie generale, inspektor Wiesław Grzegorczyk melduje zdanie obowiązków komendanta powiatowego policji w kolejce. Panie generale, proszę inspektor panu policji melduje przyjęcie obowiązków komendanta powiatowego policji w kolejce. Ale tak to już jest w życiu każdego człowieka, że przychodzi pewien czas, pewien okres kończący pewien etap jego życia. W dniu dzisiejszym przyszedł koniec etapu życia zawodowego pana komendanta Wiesława Grzegorczyka. Bez wątpienia, panie komendancie, to był to ważny okres w pana życiu, chyba do tej pory najważniejszy. Okres, nie ma co ukrywać, tak? Duże trudności, pełen poświęceń. Okres, w którym trzeba było w pełni oddać się służbie, oddać się naszej pracy. Okres, który gdzieś tam umykał nam w tych pozostałych obszarach naszego życia, zwłaszcza życia rodzinnego. Ale jestem o tym przekonany, że był to również okres dla pana komendanta spełnienia się tym, co pan komendant robił, spełnienia tych wszystkich zamierzeń, które pan komendant sobie obrał. Ja za wszystkie lata pana służby i za te lata naszych wspólnych służby bardzo serdecznie chciałbym w tym miejscu panu komendantowi podziękować, bo patrząc z perspektywy czasu, to naprawdę były dobre lata. Panie komendancie, zaproszeni goście, szanowne policjantki i policjanci, pracownicy policji. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość, również i lokalne media. Szanowni Państwo, tak jak pan komendant powiedział, są pewne etapy w życiu. Zaczynają się i kończą. Nie ukrywam, że ten etap ostatni, prawdopodobnie ostatni etap mojego życia zawodowego, należy do chyba najlepszych lat, które poświęciłem dbaniu o bezpieczeństwo i porządek publiczny na podległym terenie. Mówcą wielkim nie jestem, ale powiem tak, no nie zdołam powiedzieć wszystkiego tego, co myślę, tego, co czuję i tego, co mam w sercu. Ale chcę podziękować wszystkim za tą współpracę, którą razem żeśmy podejmowali te działania na rzecz porządku publicznego. Chcę podziękować wszystkim instytucjom, przedstawicielom wszystkich instytucji. Nie będę wymieniał, bo być może bym kogoś opuścił. Chcę naprawdę zwrócić się do wszystkich tych, z którymi współpracowałem. Dziękuję za zrozumienie, dziękuję za pomoc, dziękuję za to, co robiliśmy wspólnie dla dobra naszego powiatu polskiego. Myślę, że będziecie nadal podejmowali te działania z moim następcą, wyłonionym tutaj, tak jak pan komendant powiedział wcześniej. Chylę czoła przed wami i myślę, że pomimo zakończenia pewnego etapu mojego życia zawodowego, myślę, że nadal będziemy utrzymywać kontakt. Może nie w takiej formie jak do tej pory, ale myślę, że na pewno będziemy wrócić. Chciałem żegnać się z panem komendantem Wiesławem, Komendantem Policji. W imieniu własnym Rady Powiatu na czele z panem Markiem Kulińskim, przewodniczącym Rady, zarządem powiatu, bardzo na czele z starostą, pracownikami starostwa, członkami Komisji Bezpieczeństwa, chciałem serdecznie podziękować panu komendantowi za wspólną pracę, za tę służbę, ten trud, za to poświęcenie. Podczas pracy na tym stanowisku wiele się wydarzyło dobrego na rzecz poprawy bezpieczeństwa Policji Polski. Wiele się wydarzyło w względzie infrastruktury, wspomnę chociażby tą sztandarową inwestycję w Pustowie Podali. Wiem, że to wysiłku kosztowało wiele zabiegów, ale pan komendant zawsze umiał rozmawiać z
Centrum, Zarządem, z Radą Powiatu w Radnymi, tak więc wspólne efekty naszej współpracy widać. Za to wszystko serdecznie, z serca dziękuję. Życzę, aby pan komendant w już nowej części swojego życia, nowej drogi, nowego zdrowia. Życzę to, żeby potrafił wykorzystać, że tą wolniejszą, spowolnioną część spędzić więcej czasu rodzinie. Jest zawsze taka ta bolączka nas wszystkich, którzy słyszymy. Myślę, że jest wiele obszarów, które pan komendant odnajdzie, chociażby samorządy. Zabala do wyboru, tak więc można oczywiście zmierzyć się z tym nowym wyzwaniem. Pan komendant ma olbrzymie doświadczenie. Chcę podkreślić, że zawsze jest słowa wykazywała ta perfekcjonizm. Wszystko musiało być, że tak powiem, dograne od początku do końca. Za to sobie bardzo cenię i cenię.